Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj witamy Was w Zrób to sam, bo tak to możemy powiedzieć. Dokładnie. Nie, no, Marta. Zróbcie to sami! No lepiej brzmi, no. Dzisiaj będziemy robić... Metamorfozę salonu! Tak, a zaczniemy od ściany z panelami. Tak, wybraliśmy panele 3D ze sklepu Kronosfera, który linkuję Wam pod spodem. Tam możecie sobie wybrać, co tylko chcecie. Najlepsze jest to, że można tam też zmierzyć, ile danego produktu potrzebujecie. Czy to panele podłogowe, czy panele na ścianę, co niesamowicie ułatwiło nam całe życie. I my wybraliśmy sobie... panele 3D w odcieniu Mustang Slate, bo ja lubię konie, ale tak poważnie to jest idealnie ten sam odcień, jaki mamy blat. Tak, pasuje idealnie do naszej wyspy, więc mamy nadzieję, że będzie to ładnie wyglądać. Chcemy zawiesić do tego jeszcze telewizor i z przodu dać jakieś półki, tak? Niżej. O, odegnij i teraz. Dobra. Najpierw zaczniemy od przygotowania stelażu pod całe nasze panele. Tak, pierwszą rzeczą to będzie właśnie stelaż. Mamy już kupione tutaj takie listwy specjalne, które sobie dobraliśmy w Castoramie, które będziemy montować pionowo i później do tego będziemy montować właśnie te panele. To będzie pokazane tak, jak my to robimy. Wiadomo, że jest mnóstwo specjalistów, mnóstwo sposobów, jak to można zrobić też. My wybraliśmy sobie jeden ze sposobów i będziemy próbować go zrobić. Mam nadzieję, że wyjdzie nam to ładnie. Ale nie jesteśmy jakimiś instruktor... Krzyś, chcę powiedzieć, że film nie ma być instruktażem, tylko chcemy pokazać Wam nasz sposób, nasze jakby doświadczenie, którego nabierzemy i mamy nadzieję, że przyda się to Wam w Waszych aranżacjach, tak to mogę powiedzieć. Sposób wydaje się banalnie prosty, nie ma przede wszystkim brudu, syfu, gipsu, nic. Więc o wiele mniej syfu jest, niż przy na przykład kładzeniu jakiejś tam cegiełki czy czegokolwiek innego. No tak, to na pewno tak, ale będzie sporo wiercenia. Krzysiu tam grzebka, bo będzie zdejmował ten dings, a ja Wam pokażę od kuchni, jak to wygląda. Remont równa się bałagan. O tych, jak one się nazywają? Flaki? Flaki? Jaki? Łaty. Okej, okay, flaki. No, tak piszę, że łaty. I tylko dwie były proste, gdzie się przydadzą nam po prostu na boki. Masakra. Mamy tutaj zdjęcie naszej ściany, jak to wyglądało wcześniej, tak, zanim zostały położone tynki. Mamy tutaj też, gdzie lecą kable, bo to jest bardzo ważne. Jeśli nie macie, załóżmy, takiego zdjęcia przed tynkami, to możecie sobie zawsze użyć takiego urządzenia do wykrywania kabli w ścianie. Wystarczy przejeżdżać po ścianie i to nam wykryje, gdzie one się znajdują. I to jest ten gadżet, o którym wspominałem, czyli możliwość sprawdzenia sobie, czy w ścianie mamy kable. Robimy to w taki sposób, że przykładamy po prostu do ściany. Nie ma kabla. I teraz idziemy. I wypiszesz, że tu jest kabel. Czyli jak pójdziemy od tej strony. To... Dobra, wiecie, chwal się pomysłem, bo to nie wiem, czy ktoś już kiedyś na to wpadł, ale nasz pomysł jest taki, że przy użyciu, załóżmy, takiego urządzenia jesteśmy w stanie wykryć sobie, gdzie lecą kable, tak? I my sobie już je zaznaczyliśmy taśmą. I teraz będziemy wiercić tutaj do ściany, nie będziemy się musieli martwić, że w coś się wiercimy. Wystarczy trzymać się, załóżmy, gdzieś tyle od tych pasków. Tu nie, można wiercić. Nie no, żartuję, nie? Wiecie, pi razy drzwi, no, jeszcze zostawi sobie tam luz. Jeszcze raz tu pokażemy, lecimy. Tak, mamy i nie ma. Gdzieś tutaj w tym miejscu jest kabel. Tak. I bo nie będzie w trakcie pracy trzeba się zastanawiać, gdzie leciał kabel. Będziemy mieli teraz trochę jeszcze mierzenia do tego wszystkiego.
Żeby nam to tak ładnie wyszło, bo chcemy... Chcemy, aby zaczynało się i kończyło na całym panelu. Teraz będziemy chcieli znaleźć miejsce na telewizor. My sobie ustaliliśmy, że telewizor będzie centralnie na ścianie, więc musimy sobie znaleźć... Na środku. Centralnie na środku. I będziemy musieli teraz znaleźć sobie, gdzie jest nasz środek ściany. Także sobie teraz to zmierzymy. 271 na pół, kochanie, licz szybko. 271 na pół, 140, 140, 135, 130, ile było? 271. 135 i pół. Tutaj mamy gdzieś środek ściany. Tym razem zdecydowaliśmy się na montaż telewizora wysuwanego, tak? Jak to się nazywa? Stelaż chyba. Stelaż? Pod telewizor. On będzie wysuwany z tego względu, że zawsze mieliśmy problem z dojściem do kabli, zaraz jak był blisko telewizor, i teraz będziemy mogli go odsunąć od ściany i do niego się dostać. Szkoda, że on nie ma poziomu. No, cześć. Bo ten poprzedni miał poziomicę i to było bardzo fajne. To było super, że on miał poziomicę. Ten tego nie ma, więc sobie zaznaczę jeszcze w pionie. To co? Idziemy mierzyć deski, te dwie, co wybrałem na boki. Te deski, one się nazywają... Łaty. Sobie tutaj te boczne na boki sobie przytniemy na wymiar, który nam akurat tutaj pasuje. I następnie wywiercimy w nich cztery dziury. Następnie te dziury, które wywiercimy w desce, odznaczymy sobie na ścianie. Później w to miejsce wywiercimy dziury, damy tam kołki i wszystko razem złączymy. Założyliśmy dwie deski po bokach, te okalające, na którym zakończymy ten nasz cały stelaż. I teraz będziemy je uzupełniać deskami wewnątrz, żeby móc przyczepiać te panele, omijając kontakt, omijając telewizor, omijając kable i te kontakty na dole. Także wszystkie będą na jeden wymiar i będziemy je dawać 40 cm, żeby były dość gęsto i żeby nie było problemu z przyczepianiem potem paneli. Zakończyliśmy pierwszy etap. Pierwszym etapem było zamontowanie tutaj tych, ja zapominam, łat. Łat. Zamontowaliśmy pionowo łaty. Zrobiliśmy miejsca na telewizor. I teraz, co zrobiliśmy, Martuś? Przymontowaliśmy pierwsze dwa panele. I je się montuje na czymś takim. Tak to wygląda. Jest to bajecznie proste i bardzo fajne. Tak, bo można to odwracać w jedną, w drugą stronę. Tak. Pierwsze panele zamontowaliśmy na prosto, żeby nam ładnie listwa to wszystko zakryła i dopiero teraz będziemy się bawić z efektem 3D. Bawić. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. No mam nadzieję, że będzie dobrze cieszę się strasznie, bo już mi się podoba ten pierwsza tak, sznyta, która i to, jest. To jak to się trzyma, bo to tak. Się mega fajnie trzyma. To jest... Bardzo to jest stabilne. Tak. Mega stabilny. No nie ruszysz tego, nie, a my no. A my lubimy. Mamy, my lubimy tak, żeby było stabilnie. No i co, teraz lecimy po prostu do góry i będziemy to docinać. Trochę tutaj wariacji, co jest nam obce w układaniu tego typu rzeczy, bo u nas co do milimetra, Po prostu z drugą stroną musi się zgadzać co do milimetra, ale tam zaczynamy jak chcemy i zobaczymy, co wyjdzie. Idziemy montować, bo ja już nie mogę doczekać kolejnej warstwy, a musimy to dobrze przemyśleć, jak ją damy. Cebula ma warstwy! Ogry mają warstwy! O, wiem, musimy sobie to dzielić na deseczki. Zobaczcie, jak mój piękny mąż zrobił piękną dziurę. Jaka równiutka. I tutaj przyjdzie nam kontakt. Wykombinowaliśmy sobie jedną rzecz, co wam możemy w sumie zdradzić. Może wam się też to przyda. Ponieważ
panele można układać na trzy jakby wymiary. Wiecie, najbliżej deski, potem trochę dalej i najdalej, no nie? Ale z racji, że boki będziemy zaślepiać, to stwierdziliśmy, że lepszą alternatywą będzie, że z samych boków będą tylko dwa wymiary i wtedy ta osłonka, która wchodzi, nie będzie tak odstawała. A najlepsze, że nie ma praktycznie odpadu, słuchajcie. Właśnie o to chodzi, żeby to nie było równe, tylko takie jakby trochę przypadkowe, ale myślimy nad tymi przypadkami nieźle. Tak, bo mamy na przykład takie dwa, no nie, kawałki różne. No, no. I możemy zarówno na przykład tego sobie jeszcze podciąć i dać go tu, no nie? Tak. Przykładowo, a możemy zastosować taki, no nie? Załóżmy tak. No. I powiem wam, że ten odpad jest po prostu mikroskopijny. Na razie chyba nie było żadnego odpadu. Był jakiś odpad, Misiek? Odpady leżą tam. Możesz pokazać. Gdzie? Na ziemi. Gdzie? Aha! Zobaczcie się. To jest cały odpad z tych czterech pięter, że tak powiem. O, tak to będzie mi łatwiej. I zobaczcie, ile jest miejsca jeszcze tutaj, więc spokojnie te kable można sobie puścić, gdzieś tam żaróweczki dorobić. Nie trzeba w ogóle ściany kuć. To jest abstrakcyjnie dobry sposób. I kolejny mikroskopijny odpad, widzicie to. Każdym razem najlepiej po położeniu każdej warstwy, każdego piętra trzeba sprawdzać poziom, bo jeżeli coś wam ucieka, to na tych panelach bez problemu możecie sobie to regulować, dobić albo włożyć tam kawałek wykałaczki, wiecie, drewienka, żeby delikatnie to podnieść, więc tutaj absolutnie nie ma z tym problemu, natomiast monitorujcie, żeby nie wyszły wam góry i doliny gdzieś tam w pewnym punkcie. Krzyś zamontował już gniazdka, zrobione są identycznie co te tam, więc tutaj się nad tym nie roztrząsaliśmy. Teraz będziemy montować lampki, które będą wisieć tam jako kinkiety. Tutaj wykręciłem montaż z tej lampki, wygląda on w taki sposób. I teraz ten montaż tutaj sobie odrysowałem, gdzie on ma przylegać, w którym miejscu. I będzie otwornicą, w takim czymś będziemy wiercić. I po prostu tutaj, jak mamy tą blaszkę, to ja zaraz pod tą blaszką wywiercę sobie ten otwór, żeby mi tu kable przeszły, tędy, a tymi przymontuję. Będą lampeczki! Piotka! Zabieram się za rozprowadzanie kabli. Tam górą pójdą kable, schowamy je za panelami, nie będziemy nic kłuć, nic z tych rzeczy. Tam już wystaje kabel do włącznika światła i wszystkie te trzy lampki połączymy z tym jednym włącznikiem, także wszystkie będą jednocześnie się włączać. Żeby mi nie popieściło. Pieści żona. Od pieszczenia to jest żona, nie prąd. Od pieszczenia to jest żona, nie prąd. Dokładnie, to będzie od dzisiaj nasz tekst. Pokazuję, że kabel przechodzi. Patrzcie. I teraz. Mykens. Dobrze, to ja się zabieram za robienie tych kabli, tego nie będziemy nagrywać. Efekt. Odpal, kochanie. Aaaa, nie włosie! Mamy żaróweczkę przygotowaną, już Krzyś ją pomalował na czarno, bo sama żarówka jest biała. I zobaczcie, jak wygląda biała żarówka. Będziemy teraz więc wieszać zawieszenie telewizora. To jest taki specjalny system, mocowanie telewizora, coś takiego. Tutaj już mamy to wszystko zaznaczone, jak to ma być. Mamy zaznaczone, gdzie wychodziły nam
dziury, także ja teraz tylko po prostu zamontuję kołki, a później będziemy wieszać cały ten system. Dobra, przed nami ostatnia część właściwie, czyli zamontowanie listw okalających całą naszą ścianę, żeby wszystko ładnie wyrównać, zakończyć, żeby nie było widać drewna, jakiegoś ewentualnego mikroszarpania i tak dalej. I w tym celu będziemy używać listw, które są dedykowane do tego. Z racji, że mamy nieco szerszą ścianę, będziemy musieli z tej strony listwy dać podwójnie. Jedna będzie okalająca na, wiecie, pod kątem 90 stopni, a druga całkowicie przyłożona do drewnianej listwy z boku, to już zrobiliśmy. No i górę, będziemy dokładać górę, gdzie musimy połączyć te listwy, odcinając z jednej i z drugiej strony je pod kątem 45 stopni, aby ładnie nam się połączyły. To jest taka najbardziej mozolna robota, bo diabeł tkwi w szczegółach i właśnie takie ostatnie pierdółki są najtrudniejsze. Natomiast to już jest ostatnia prosta. Listwy przyklejamy na kleju mamucie. Jeżeli chodzi o czyszczenie tych paneli, to wystarczy je przejechać wilgotną ściereczką i to jest koniec. Mamy już wszystko, efekt jest skończony, wygląda jak widać. I my jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak. Wyszło pięknie, jest tak jakby elegancko dosyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jakby luksusowo. Tak. Marianne, to jest jakby luksusowo. Nie było to trudne. Nie. Nie było to trudne jakieś do zrobienia, więc myślę, że większość osób sobie po prostu sama z tym poradzi i nie będzie z tym problemu. No myśmy nie mieli kompletnie żadnego problemu przy montażu. Nawet, wiesz, zaczęliśmy tak sobie. Jest jedyna zmiana, którą pewnie zauważyliście już, to lampki. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na całkowicie inne kinkiety, bo tamte nie zdawały egzaminu, strasznie raziły w oczy. Sposób jest absolutnie bez... brudowy. Tak, to jest bardzo ważne, że nie ma przy tym jakiegoś większego brudu, jedynie co to przy docinaniu, to wiadomo, że tam się coś pyli, tak. To jest normalne, ale jako takiego brudu, że wiesz, że trzeba zabezpieczać podłogę albo coś takiego, to nic takiego nie robiliśmy. Nie było kucia, kable wszystkie są schowane za tym i jest to, tak jak Krzyś powiedział, przede wszystkim łatwe i nie trzeba brać do tego fachowca, możecie to zrobić samemu w domu. Nam całość, którą tutaj widzicie, zajęła półtorej dnia. Jeden cały robiliśmy i drugi pół, gdzie wiecie, musieliśmy pomontować te listwy i jakieś tam dodatki. Ostatecznie na samym dole też mamy listwę z kompletu i dedykowaną pod ten dekor, o tak powiem. I wygląda ona o wiele lepiej niż gdybyśmy dawali listwę, którą mamy normalnie w salonie. Przy podłodze. Także serdecznie Wam to polecamy, bo ja jestem zachwycona efektem i na pewno jeszcze gdzieś go przemycę w domu, może trochę inny deseń. A ja się nie przejmuję, bo wiem, że to jest proste, bo jakbym tutaj się urobił strasznie, to bym walczył, że nie chcę więcej. Nie, zmieniamy koncepcję! A tak to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie i w końcu jestem zadowolona i usatysfakcjonowana tą ścianą. Cieszę się. Pięknie Ci to wyszło, kochanie. Nam. Pięknie nam to wyszło. No. My się z Wami żegnamy, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. A może macie to u siebie w domu, a może zamierzacie zrobić taką metamorfozę swoich salonów, swoich pomieszczeń, to też dajcie znać, na co się zdecydowaliście. My się z Wami żegnamy, mam nadzieję, że film Wam się przydał i podobał. Do zobaczyska. Pa! Z tych lampek jestem mega zadowolony, że je daliśmy. Klimatycznie. Nasze pyszczki. Pyszczku, pyszczku. No co? No co? O, wbijasz mi łokieć, a little.